Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie. Niech moc Twoja przenika nas. Niech Duch Twój, Panie, ogarnia nasz umysł, nasze ciała, abyśmy postąpili w rozumieniu Chrystusa, w rozumieniu Kościoła, w rozumieniu życia. Niech Duch Twój, Panie, przenika nas. Niech Duch Twój nas ożywia. Niech Duch Twój tworzy z nas Kościół. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. To już siódmy dzień naszych misyjnych rozważań, siódme rozważanie. Gratuluję wytrwałości i tego, że tu jesteśmy. Kochani, tak jak widzicie, pierwsza część misji była ściśle taka dotycząca podstawy wiary. I były to dni, w których doświadczaliśmy zbawienia przez przyjęcie na nowo Bożej miłości, przez uznanie się za grzesznika, któremu przebaczono, przez przyjęcie Jezusa jako Pana. Czyli całość naszego życia została powierzona Panu. Druga część jest tym, co Bóg nam daje jako wyposażenie, a więc mamy Ducha Świętego. I to nie chodzi o modlitwę. Raz odmówiliśmy modlitwę. Tylko codziennie wzywaj Ducha Świętego. Powiedzieliśmy wczoraj o roli nieba, tej wizji, tej perspektywy. Czy postąpiłeś w tej perspektywie nieba? Że ona jest dla Ciebie ważniejsza od wczoraj? Powiedzieliśmy wstępnie o Eucharystii w tym kontekście, że to jest spięcie nieba z ziemią. I powiedzieliśmy o przebaczeniu. Czy przebaczyłeś swoim winowajcom? Jeżeli jest tu ktoś, który dalej mówi: nie przebaczę, bo mnie skrzywdził, niech wyjdzie z Kościoła i przyjdzie, jak się nawróci. Bo to jest tak ważna sprawa. Dobrze, że teraz ktoś nagle nie musiał wyjść z Kościoła, tak? Bo wszyscy widzieli, o, to nikt nie wyszedł. Ale ja mówię bardzo poważnie, bo zróbmy ten krok, to jest tak ważne. Ja już mam świadectwa, że są owoce tego wczorajszego naszego spotkania. Właśnie z tym przebaczeniem, pojednaniem,
To się różne rzeczy dobre już działy przy błogosławieństwie, przy chlebie, przed Kościołem wczoraj. Ale idź dalej, nie bój się. Nie bój się przebaczyć. Nie bój się też prosić o przebaczenie. Dlaczego? Dzisiejsza Ewangelia i patron dzisiejszego dnia mówią nam o roli jedności. A jedność nie buduje się przez rację. Jedności nie buduje się przez dogadanie się, przez kompromisy, przez jakieś układy. Układy to są, wiecie, w ekonomii, w polityce, w gospodarce. Ale żeby była jedność między ludźmi, to nie tyle racje i układy, ale miłość. A miłość jest większa niż racje. Miłość nie jest naiwnością, miłość nie jest niesprawiedliwością, ale jest tą rzeczywistością, która przekracza rację. Ze względu na Jezusa troszczmy się o jedność. Ze względu na Jezusa przebaczajmy. Ze względu na Jezusa. To właśnie Jezus jest siłą naszego przebaczenia. Jezus jest siłą prawdziwego naszego życia. Dziś idziemy dalej. Do jedności za chwilę wrócimy, bo to tak bardzo ważna sprawa. Co mamy robić, żeby żyć tym wszystkim, co przeżywaliśmy i przeżywamy na misjach? Spróbuj odczytać swoje życie w świetle obrazu, który teraz zobaczysz. Był pewien ogrodnik, który chciał zasadzić drzewka. Solidnie się do tej pracy przygotował. Za pomocą narzędzi wykopał dołki. I zasadził w nich kolejno drzewka. Najpierw jedno. Potem drugie. I wreszcie trzecie. Następnie podsypał je ziemią utwardził ją i kolejno podlał każde drzewko z osobna. Drzewka rosły sobie, korzystając z dobrego, czystego powietrza i codziennej, świeżej wody. Niestety, jedno z drzewek, choć usiłowało rosnąć tak pięknie jak dwa pozostałe, to jednak nie udawało się mu to. Pewnego dnia do ogrodu przyszedł ogrodnik z właścicielem. Ogrodnik, ciesząc się, wskazywał na drzewko pierwsze i drugie. Właściciel był bardzo zadowolony. Lecz gdy zobaczyli drzewko trzecie, właściciel zdecydował, że należy je zlikwidować. Ogrodnik prosił go, aby dać mu jeszcze szansę. Chciał zaopiekować się drzewkiem szczególnie. Właściciel zgodził się. Ogrodnik jeszcze raz okopał, obłożył nawozem oraz obficie podlał drzewko. I wreszcie drzewko zaczęło pięknie rosnąć. Po krótkim czasie drzewo pierwsze i drugie wydało owoce. Ogrodnik bardzo się ucieszył.
zerwał owoc i skosztował. Resztę owoców zerwał i poukładał w koszyku. Podszedł też do drzewa trzeciego i zasmucił się, gdyż nie znalazł tam owoców. Szybko jednak znowu obłożył świeżym nawozem, podlał świeżą wodą i tym razem drzewko wydało owoce. Ogrodnik je spróbował. Pobiegł po właściciela, aby ten spróbował. Właściciel spróbował go. Okazało się, że są doskonałe. To historia o tobie. Bo może jesteś drzewem pierwszym i drugim, które bardzo szybko rośnie i od razu wydaje owoce. A może jesteś tym trzecim. I Pan Bóg cię wcale nie potępia. Pan Bóg wcale nie mówi, obrażam się na ciebie, boś popełnił to czy tamto. Tylko troszczy się o ciebie. Jezus jest tym dobrym ogrodnikiem, który nie pozwala ci zrobić krzywdy. Jezus dogląda, bo Jezus widzi cel. To są piękne owoce w twoim życiu. A tym największym owocem jest to, że będziesz w niebie. Co jest tą wodą? Co jest tym nawozem? Co jest tą troską ogrodnika, żebyś wydała owoce? Mamy tu torbę. Ona tu nie jest bez znaczenia. Bo nasze życie można z jednej strony porównać do wzrastania i owocowania drzewa, albo do podróży. No, jeśli mamy iść do nieba, no to trzeba wziąć torbę. Bierzemy różne rzeczy, tak jak myśmy tu przyjeżdżali na tydzień. Duże auto zapakowane rekwizytami, ale też i naszymi rzeczami osobistymi przecież. Co w tej torbie powinniśmy wziąć, żeby być drzewem owocującym, a więc być człowiekiem, który będzie zbawiony. Pierwszym pokarmem jest zawsze Eucharystia. Jezus w tak pokorny sposób jest obecny z nami prawdziwie, że chleb, bo opłatek to forma chleba niekwaszonego, sprasowanego, w tak prosty sposób jest Jezus obecny, że ten chleb staje się ciałem Chrystusa, prawdziwą obecnością Boga. To jest coś niesamowitego. Ceń więc Eucharystię, bo wielu by chciało, a nie może uczestniczyć. Na przykład, że nie ma księży. Ale znam też wielu ludzi w Polsce, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, popsuło się im życie, potem się nawrócili, i mają wielką tęsknotę za Eucharystią, a nie mogą jej przyjmować. Często ta ich tęsknota prowadzi ich do bardzo głębokiego spotkania z Jezusem, nieraz głębszego niż ci, którzy codziennie chodzą nawet na mszę. To nie znaczy, że tak mamy żyć, żeby mieć tęsknotę za Jezusem, tylko pokazuje to pragnienie Eucharystii. I znam ludzi, którzy wiedzieli, że będą robić źle, ale jednak w to weszli. I minął rok, dwa i strasznie cierpią. Skończyła się radość cudownego, nowego życia i jest wielka tęsknota za Eucharystią. Drugim pokarmem jest Słowo Boże. Paweł apostoł mówi, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. To Słowo
czytane Słowo Pisma Świętego ma moc przemiany naszego życia. Czytamy w liście do Hebrajczyków: żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. W liście do Efezjan Paweł mówi w kontekście walki duchowej: w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Tak, wiara cię będzie chronić przed złem. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Sam Pan Jezus mówi: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To jest w Ewangelii według świętego Łukasza. Wśród obowiązków ucznia uczeń ma słuchać. A również w Ewangelii Łukasza są zanotowane słowa Jezusa: kto jest moją matką i moimi braćmi? Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Musimy się nawrócić do Biblii. Kochani, każdy z nas powinien mieć swoje Pismo Święte. Masz swoją szczoteczkę do zębów? A macie wspólną w domu do wszystkich? Czy każdy ma swoją? Każdy ma swoją. Aha. Gdzie tu jeszcze jakaś rodzina siedzi? Albo małżeństwo? Bo tak nie wiem, bo ja nie znam was. Tak jest? Gdzieś tutaj siedzą małżonkowie koło siebie? Gdzie? Ręka do góry. I tam jest rodzina, tak? Bracie, a macie szczoteczki do zębów każdy swoją? A ręcznik też każdy ma swój? No świetnie. No głupio by mieć wspólną szczoteczkę do zębów, tak? A masz swoje Pismo Święte? To jest ważniejsze niż modlitewnik. Ważniejszy niż różaniec. Ważniejsze niż wszystkie litanie. Nie, że różaniec, czy litanie, czy modlitewnik są złe. Broń Boże. Bardzo dobre. Ale to jest pierwsze. Siostry i bracia, miejmy swoje Pismo Święte. Dzisiaj nie jest problem zdobyć Pismo Święte. I nie jest to nawet duży wydatek. Nie masz możliwości rozmawiać z księżmi. Przecież są w stanie tu załatwić większą ilość. Każdy, dziecko i dorosły, powinien mieć swoją Biblię. Ta moja Biblia troszkę rozwalona, choć nie jest taka stara, bo musiałem zmienić ze względu, żeby były ciut większe litery niż moja poprzednia. Już jest bardzo pokreślona. Tu sobie piszę różne notatki. Tu jest, zadaję pytania Panu Bogu. Tu zakreślam sobie różne rzeczy. To jest, nie lubię komuś dawać tej Biblii, bo to jest coś osobistego. I bez tego się nie ruszam nigdzie. Bym się wracał do domu, jakbym zapomniał mojego Pisma Świętego. Miej swoją Biblię. I nie czytaj od Księgi Rodzaju albo proroków. Zacznij czytać Ewangelię. Ale nie czytamy Biblii tak: ano już to wiem, ano wiem, ano wiem. Biblia nie jest księżką o Bogu. Biblia nie jest księgą o Bogu. Słowo Boże to jest. Jest żywe Słowo Boże. Kiedy byliśmy ze wspólnotą parę lat temu w Rzymie, na takim międzynarodowym spotkaniu wspólnot ewangelizacyjnych i charyzmatycznych, na spotkaniu też z Benedyktem XVI, bo on poprosił, żeby te wspólnoty przyjechały do Rzymu. To spotkanie miało być w sobotę i w niedzielę. W piątek wieczorem po kolacji już w hotelu, tak gdzieś 70 kilometrów od Rzymu, tam mieliśmy nocleg. Jedno dziecko zachorowało. Ja nie wiem, no do dzisiaj pamiętam, tak osunęła się ta dziewczyna na ziemię i rzeczywiście, no, pierwsza myśl, co tu zrobić, prawda? Po pierwsze jest już w nocy. Jakoś wiadomo, zawsze nieswojo, no idzie się dogadać z Włochami, ale zawsze to jest jakaś trudność, prawda? Zwłaszcza, że to jest późno w nocy. I to był jeden moment, w którym zostaje, no to co, Panie Jezu, pomóż. I był odczytany fragment o uzdrowieniu kobiety chorej na krwotok. Ta dziewczynka zdołała tylko tyle powiedzieć: też bym tak chciała.
to uwierz w moc tego słowa. Panie Jezu, niech to słowo uzdrowi i zbawi to dziecko. I jeszcze raz był przeczytany ten fragment przez matkę tej córki, tej dziewczyny. I za chwilę ona wstaje z łóżka i mówi, idę się myć. I poszła się umyć, poszła spać normalnie. Została uzdrowiona. Jeden z katechetów diecezji płockiej, jeździłem tu przez 4 lata do diecezji, prowadząc rekolekcje dla katechetów. Na jednych rekolekcjach nie był na wszystkich zajęciach. Poszedł sobie na Płock, ale co wyszedł z klasztoru, to zwichnął nogę. Potem powiedział, że już nigdy nie będzie wychodził z nauczań. Bo się boi o drugą, nie? I nic mu nie pomagało. To było przejmujące świadectwo, po kilku latach złożone dopiero, ponieważ kilku lekarzy przeszedł. Wszystko było w porządku, a on nie mógł chodzić. Ból narastający. Lekarze rozłożyli ręce. Oni nie wiedzą, co jest tak naprawdę, nie? Pamiętam, były drugie rekolekcje, gdzie mieliśmy też o słowie. I była taka modlitwa, w której mówię, weź do ręki Biblię, ale z wiarą. Czy przeczytaj jakiś fragment. I możesz nawet Pismo Święte położyć na chorym miejscu. I on położył na tym chorym kolanie i nodze swoją Biblię. I mówi, że się zorientował na drugi dzień, że on normalnie chodzi i może klękać. Nic go nie boli. I minął jeszcze rok, czy 2 lata, już nie pamiętam, kiedy złożył publicznie świadectwo ten człowiek. Ja nie potrzebowałem już lekarza. Słowo Boże mnie uzdrowiło. Kochani, Słowo Boże ma moc, jeśli czytamy je z wiarą i w Duchu Świętym. To nie jest księga, jeszcze raz mówię, informacji o Bogu. To jest żywe Słowo Boga. Ja, kiedy mam problem, pytam, co Pan Bóg chce ode mnie. Jak dowiedziałem się w poniedziałek, że zmarł mój bliski kapłan, mogę powiedzieć mój przyjaciel, choć starszy ode mnie, ale razem wiele rzeczy żeśmy robili. Także przyjeżdżaliśmy tu do Płocka razem. I to była taka nagła śmierć w czasie jego pielgrzymki. Okaz zdrowia i po prostu nagle, i nie ma go. Nie umiałem się w poniedziałek odnaleźć. Nie chciałem wam tego pokazać, ale w sercu miałem takie cały czas pytanie, Boże, dlaczego? Choć z drugiej strony wiedziałem, że mam orędownika już w niebie, bo to święty ksiądz. I siedziałem tu na adoracji i modliłem się, Panie, powiedz mi, dlaczego to się stało? Tyle rzeczy jeszcze mieliśmy teraz zaplanowanych, że mamy razem to zrobić, ewangelizacyjnie. I co? Jak ja mam się w tym odnaleźć? Modliłem się i otwarłem na chybił, trafił Biblię. I dostałem odpowiedź bardzo konkretną. Co mam zrobić z całym tym dziedzictwem, które jest związane z tym księdzem? I momentalnie mam pokój. Żal odszedł w czasie tej adoracji. Jakaś tęsknota jest, ale żal, jakiś wielki smutek odszedł, bo wiem, co Pan Bóg chce teraz ode mnie w kontekście Jego śmierci. Co ja mam zrobić konkretnego? Miałem dokładnie. Nie mam wątpliwości. Słowo Boże prowadzi wszystkie trudne decyzje. Zawsze podejmuję, czytając Pismo Święte, albo tak po kolei, czasem otwieram tak, o, Pismo Święte, choć nie zawsze tak jest, bo to nie o to chodzi. Ale czasem po prostu czytasz kolejne fragmenty i nagle czujesz, to jest odpowiedź, już wiem, co mam zrobić. Bóg zadziałał, Bóg dał ci objawienie. Czytajcie codziennie Pismo Święte. To jest pokarm na życie wieczne. Wiara rodzi się, ta zdrowa wiara, nie wiara tylko, która jest pobożnością jakąś. Jeżeli czytasz książki o objawieniach maryjnych, a nie czytasz Biblii, to ci powiem, to się nawróć. To się nawróć. Jeśli mówisz, nie mam czasu na czytanie Ewangelii, bo mam tyle modlitw do odmówienia, to mówię, to się nawróć. Bo wiara ma być wiarą budowaną na Słowie Bożym, które niesie Kościół, czyli cała tradycja Kościoła. Słowo Boże, proszę was, niech postanowieniem misyjnym, niech owocem misji będzie co? Że bierzemy Biblię.
i każdy ma swoje Pismo Święte. Możesz mieć małe Pismo Święte, które włożysz do torebki, które włożysz gdzieś do swojej aktówki. Możesz w każdej chwili czytać. Nawet Biblie są na aplikacje na telefon. Możesz zawsze mieć Słowo Boże. Tyle, że na telefonie to tak trochę dziwnie, no bo tak to mogę pocałować. A już jak kiedyś widziałem kogoś, ktoś otworzył komórkę, tam przeczytał słowo i z rozpędu... jakoś mi to nie pasuje, powiem szczerze, prawda? No ale czytać też mam Biblię na swoim telefonie, choć wolę książkę i z nią się nie rozstaję. Ale może mówisz, nie mam jak, prawda? No to na telefon, proszę bardzo. Możesz mieć Słowo Boże, możesz mieć Ewangelię. Tych aplikacji jest wiele. To jest wielki konkret. Zachęcam was, czytać Słowo. Pytajcie księży waszych, jak czytać Słowo. To są ludzie Biblii. Wasi księża czytają Pismo Święte. Warto, naprawdę. W wielu krajach nie wolno wozić Pisma Świętego. W wielu krajach arabskich nie wjedziesz, jeśli masz Biblię. Albo ci ją zarekwirują i zniszczą. Tak, to jest ta sprawiedliwość. Tu mają prawo mieć Koran i tak dalej, ale tam nie wolno wieść Biblii, na przykład w Arabii Saudyjskiej. A myśmy też przeżyli jako wspólnota w czasie zeszłorocznej pielgrzymki do Ziemi Świętej taki moment, gdzie przewodniczka mówi, no będziemy wchodzić do dwóch meczetów ważnych, żeby zwiedzić je, ale nie bierzcie Pism Świętych. A u nas na pielgrzymce cały autobus, każdy z Pismem Świętym. Bo to jest dla nas coś normalnego, że każdy z nas ma ciągle przy sobie Pismo Święte. No i jak? Mamy wejść, a Pisma Święte zostawić w autobusie? Ktoś nam zabrania iść z Pismem Świętym, nie żeby tam czytać, ale w torbie mieć? Czy my sprawdzamy tu muzułmanów, czy mają Koran w torbie? Nie. No chcecie, to miejcie. A tam nawet na teren nie można placu świątynnego wejść z Biblią. I podjąłem decyzję, nie idziemy tam. Nie będziemy zdradzać swojego Boga. Jeśli ktoś nie pozwala, żebym miał w torbie Pismo Święte, to ja tam nie chcę iść. Ale w wspólnocie zostawiłem wolność. Ja nie idę, a wy idźcie. Ja wam tę Biblię potrzymam. Nikt nie poszedł. Pan Bóg nam nagrodził, bo trzeba było nagle zmienić plan. O 6:30 nagle powiedziałem, nie idziemy tam, gdzie jest zaplanowane. No i co teraz? Pani przewodnik niech się martwi. Bo ja będę wierny Bogu. I Bóg nam wynagrodził. Poszliśmy na drogę krzyżową, która miała być na drugi dzień. Nie było ani jednej osoby. A normalnie jest ścisk. Ludzie giną za Pismo Święte. Na świecie. Na przykład w Korei Północnej nie wolno mieć Biblii. Dlaczego? Bo Słowo rodzi żywą wiarę i prowadzi do żywego Chrystusa. Jeśli ktoś zabrania czytać Biblię, to jest człowiekiem demona. I nie ma nic z Ducha Bożego. Więc bądźmy wierni Słowu. I kolejne wyposażenie. To jest symbol modlitwy, tak? Ale modlić się nie trzeba tylko na klęcząco. Ja się w większości modlę na siedząco. Siadam w fotelu, biorę Pismo Święte, brewiarz. Siedzę przed ikonami. Modlitwa. Modlitwa, która nie jest tylko, Ojcze nas zdrowaś Mario, wierzę w Boga, jakieś ustalone formy, ale modlitwa serca. Powiedz do Boga to, co myślisz. To, co czujesz. Na przykład, jestem wkurzony na Ciebie, Panie Boże. Modliłeś się tak kiedyś? Potupałeś kiedyś nogami? Powiedziałaś kiedyś, że już masz dość tego Jego planu? Dlaczego mnie to znowu spotyka? To powiedz, jak tak czujesz. Płakałeś kiedyś przed Bogiem? No to może tak, to prędzej, nie? A cieszyłeś się kiedyś? Radowałeś się? Na modlitwie ci najlepsze kawały przychodziły na myśl? Uciesz się w tym wszystkim przed Panem Bogiem. Szczerość modlitwy, taka prostota. Bóg chce twojej relacji, twojego serca. Ja wiem, że to, co mówię, może być dla kogoś szokiem. Jak? No tak. To, że jestem naturalny przed Bogiem, nie burzy wcale Jego majestatu. Módlcie się tak, jak myślicie, tak, jak czujecie. Mówcie swoimi słowami do Boga. Te ustalone formuły są ważne i ich nie zaniedbujcie. Ale niech tym wszystkim jest serce. Jest jeszcze jedna rzecz w tej torbie. To, o czym mamy dzisiaj w Ewangelii. Ta trzecia rzecz to jest jedność.
I papież Franciszek w dokumencie o ewangelizacji mówi, że jedność jest ważniejsza niż konflikt. Porzućcie konflikty i zacznijcie być jedno. Bo jedność jest drogą do pokoju. Ta jedność w Kościele, nie że każdy ciągnie w swoją stronę. Jedność to też zdolność ustępowania drugiemu. To też zdolność, dobrze, niech będzie tak, jak ty chcesz. Ale to działa w dwie strony. Troszcie się o jedność parafii, troszcie się o jedność rodzin, o jedność wiosek. Jedność jest ważniejsza niż konflikt. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa i jedność. Oto rozpalenie serca takie, pomódlmy się teraz. Panie, daj nam jedność. Powtórzcie. Panie, daj nam jedność w parafii. Daj nam jedność w wiosce. Daj nam jedność w rodzinie. Rozpal moje serce miłością do Ciebie. Daj mi szczerze się modlić. Być wiernym Eucharystii co niedzielnej. Daj mi miłość do Pisma Świętego. Abym chciała słuchać Twego Słowa. Amen.